Dzień dobry. Na poprzednim materiale stworzyliśmy taką prostą stronę internetową, w której zaprezentowałem podstawowe elementy HTML. Dzisiaj postaram się już zrobić i przedstawić taką stronę, która będzie zawierała elementy bardziej dynamiczne, czyli takie, na które użytkownik ma wpływ. Zaczniemy tak naprawdę działać już coś w JavaScriptie, no ale zanim zaczniemy, stwórzmy pierwsze pole dynamiczne. Na razie ten kod, który wcześniej stworzyliśmy, możemy zakomentować. Ja tutaj rekomenduję skrót Ctrl Slash dla systemu Windows. Zaznaczamy po prostu element kodu i następnie Ctrl Slash. W ten sposób nasz kod jest wyłączony i teraz jak przejdziemy na naszą przeglądarkę internetową, uruchommy jeszcze raz stronę, to widzimy, że nic się nie wyświetla. No i tak, pierwszym takim elementem bardzo popularnym, na który użytkownik ma wpływ, jest input. Input to taki element, w którym użytkownik wprowadza jakieś dane pewnego typu. No tutaj możemy zauważyć, że tych typów jest naprawdę dużo. Takim typem podstawowym jest tekst. No ale możemy też wyznaczyć checkbox, czyli takie pole typu true, false. Może to być button, może to być, no w zależności od potrzeby, może być też password. W zależności od potrzeby możemy sobie ten typ dostosować. Ja tutaj na razie dam tekst. No i nadajmy inputowi indywidualny numer ID task. Gdy przejdziemy na stronę, możemy zauważyć, że ten input nam tutaj powstał. Możemy tutaj wprowadzić dane. Niemniej jednak możemy zobaczyć w konsoli, że nic się tutaj nie dzieje. Konsolę możemy odpalić w ten sposób, klikając badaj. Wtedy mamy tutaj uruchomioną konsolę. Ja tutaj używam skrótu klawiszowego Ctrl Shift I. No i w ten sposób również te narzędzia deweloperskie się odpalają. Tutaj mamy nasz DOM, czyli wszystkie elementy, które sobie renderujemy. Jak widzimy, to jest ten kod, który napisaliśmy. Konsola, o której zaraz powiem, przedstawię czym jest. To jest taki element, w którym możemy wyświetlać jakieś dane, które będą nam pomocne podczas tworzenia strony. Source, tutaj chodzi o jakieś elementy takie bardziej dynamiczne. Network, czyli cała obsługa sieci, pobieranie danych, wysyłanie danych. No i tych zakładek jest jeszcze sporo. W zależności od potrzeb można sobie je zgłębić. No ale idźmy dalej. Teraz do tego przycisku chciałbym może tutaj posuwam trochę kart. Do tego inputa chciałbym dodać przycisk. Tworzymy pole button. Nadajmy mu ID, czyli indywidualny numer, również button, może to być cokolwiek. Tak, zamykamy. No i piszemy treść, czyli na przykład kliknij mnie. Kiedy przechodzimy na stronę, mamy ten przycisk i na razie po kliknięciu nic się nie dzieje. Chcielibyśmy
na każde kliknięcie coś wyświetlić. Początkowo w konsoli. To będzie nasz pierwszy krok. No i jak to zrobić? Nie da się tego napisać w czystym HTML-u. Nie ma takiej możliwości. Trzeba dodać albo jakiś skrypt JavaScriptowy, który umieszcza się tutaj, bądź też stworzyć osobny skrypt i ja to tutaj przedstawię. Tworzymy po prostu skrypt, taki tag skrypt, no i tutaj możemy wyświetlać wszystkie, w sensie tutaj możemy wpisywać logikę strony w JavaScriptie, czyli w języku JavaScript. Przykładowo zacznijmy od console loga, czyli wypisania treści w konsoli. To jest konsola. Dobrze, przejdźmy do strony. Jak widzimy, ta treść się tutaj wyświetla. To jest konsola. Działa to w ten sposób, że nasz kompilator przechodzi po całej tej treści, natrafia na skrypt, no i ten skrypt się wykonuje. Analogicznie, kiedy wypiszemy tutaj dwa razy i przejdziemy na stronę, wyświetli się to dwa razy. No i tak. Mamy już konsolę. Chcielibyśmy teraz na każde kliknięcie przycisku, żeby coś się w konsoli wyświetliło. Pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, jest pobranie informacji na temat tego przycisku, na temat tego batona. Stróżmy sobie stałą o nazwie przycisk. To const oznacza wartość stałą, której już później nie możemy zmienić, czyli przycisku naszego nie możemy już później zmienić. I to będzie referencja, czyli odniesienie do miejsca w pamięci dla elementu o ID button. Możemy sobie ten przycisk wyświetlić, żeby sprawdzić, czy to jest ten nasz przycisk. Tutaj oczywiście przycisk. No i sprawdźmy. Jak widzimy, informacja o tym przycisku się wyświetla. Jest to button, nasze ID button. No i treść kliknij mnie. Teraz chcielibyśmy wywołać taką akcję, że na każde kliknięcie tego przycisku wyświetla się nam jakaś treść w konsoli. Mamy już nasz przycisk. Teraz musimy dorobić akcję. I tak, do przycisku dodajemy event listener, czyli taki nasłuchiwacz eventów. Event to każda akcja, która się dzieje w przeglądarce. Tych eventów jest masa, można sobie tworzyć własne eventy i eventy to są takie elementy jak na przykład przyciśnięcie przycisku, przyciśnięcie klawisza, przeskrolowanie czegoś, najechanie na coś, kliknięcie, odkliknięcie. Wszystkie akcje są jakoś tam wybierane, ale też można tworzyć właśnie własne eventy. Niemniej jednak taki klik, czyli taki podstawowy kliknięcie jakiegoś elementu, no to już jest jakby wbudowane. No i teraz dla eventu klik tworzymy nową funkcję. Tak się oznacza funkcję. No i w momencie kliknięcia chcielibyśmy sobie wyświetlić w konsoli naszą treść. Na przykład cześć. Sprawdźmy, czy to działa. Kliknijmy przycisk. Jak widzimy, przy każdym kliknięciu w konsoli nam się wyświetla przycisk cześć. To tutaj liczba oznacza, że po prostu ta sama treść się wyświetliła któryś tam raz z rzędu. 10, 11, 12 i tak dalej. No i informacja o przycisku nie jest nam potrzebna, więc możemy to odkomentować. No i sprawdźmy, czy to wciąż działa, jak najbardziej. No i już poznaliśmy pierwszą logikę, którą możemy napisać w JavaScriptie. To tyle w dzisiejszym odcinku.
Dziękuję bardzo za uwagę.